jest wyjątkowo smakowity ranking, więc głosujcie www.tvnwarszawa.pl, zakładka rankingi. Jutro kolejna propozycja. No oczywiście podsumowanie w weekend, więc na razie jeszcze spokojnie można wybierać. No a teraz to, co zapowiadałem wcześniej, czyli warszawska moda. Przypomnę o pytaniu, czy warszawiacy ubierają się fajnie? 22 444 77 75 i adres mailowy rytmmiasta@tvn.pl. A na temat modnych warszawiaków nasi goście na pewno wiedzą sporo, ponieważ ubierali kobiety naprawdę z pierwszych stron gazet. W ich kreacjach pojawiały się m.in. Dyta Herbuś, Joanna Jabłczyńska, Anna Dereszowska, a w marcu światło dzienne ujrzy ich najnowsza kolekcja. Witam serdecznie. Ewa i Piotr Krajewscy. I jedna bardzo ważna informacja. Ja znalazłem taką informację, że jedna z waszych sukienek kosztuje 85 tysięcy złotych. Powtórzę, 85 tysięcy złotych. Ja się chciałem dowiedzieć, z czym ona jest dokładnie uszyta. Dlaczego? To się uprzedziło zadanie pytania. Nie, to właśnie z czego jest zrobiona. Nie, jest to celowy zabieg w celu uświadomienia społeczeństwu, bo ostatnio stwierdziłem, że jest brak edukacji na temat mody. Naprawdę jest to może smutne, co powiem teraz, ale moda jest sztuką. Terapia szokowa? Tak, moda jest sztuką. Dlaczego ktoś namaluje sobie trzy kreski na płótnie i sprzedaje to za 100 tysięcy złotych? No jest. A to jest dobrze zadane pytanie, ja się zgadzam. Więc moda jest sztuką i chcemy pokazać, że może być kreacja za 1500 zł, które też mamy w swoim atelier, ale też może być kreacja za 85 tysięcy złotych. Naprawdę chodziło tylko o to, żeby zszokować tą cenę? To był jedyny powód? Może nie jedyny, ale tak naprawdę też, żebyśmy może też dotarli i żeby ludzie wiedzieli, że jesteśmy dla wszystkich, że tak. I dla tych, którzy mają zasobny portfel, i dla tych, którzy mają mniejszy. Dobrze, to ja pytam teraz o tych niezasobnych, natomiast jeszcze wracając do sukienki. Jest już jakaś chętna pani na zakup, czy może już w ogóle sukienki nie ma od dawna? Nie, ja zaskoczę, że był jeden telefon, był. Tak. Czyli proszę Państwa, jeżeli ktoś chce zakupić bardzo ładną zresztą, ja nie twierdzę, że nie, sukienkę kosztującą 85 tysięcy złotych, to no, warto się jednak pospieszyć. A teraz o tych trochę tańszych kreacjach. Załóżmy, że przychodzi do Was taki tak zwany zwykły, przeciętny warszawiak i niekoniecznie chce sięgnąć po tę sukienkę za 85 tysięcy złotych. Co może znaleźć? No tak, no żebyśmy też nie kreowali takiego wizerunku, że jesteśmy bardzo drodzy, no to mamy kreacje od 1500 zł, 2000, 3000 zł. No średnio klienci zostawiają klientki bardzo często w granicach 3000 zł za suknię, a 4000 czy 4500 za suknię ślubne. Także myślę, że to jest w miarę no, racjonalna cena i taka dość zdrowa jak na polski rynek. Choć z drugiej strony niektórzy mogą powiedzieć, że zaraz, jakaś marynarka czy też suknia 4000 zł, to nadal nie jest tanio. Prawdziwa moda musi tyle właśnie kosztować. To wszystko zależy tak od fasonu, tak? Od danego fasonu, danej tkaniny, ile pracy wydaną kreację, czy garnitur, czy garsonkę wkładamy, tak? Dobrze, jakie są plusy? Czy plusem na przykład będzie to, że jeżeli kupimy u Was jakąś kreację, to na pewno 15 innych osób nie będzie na tej samej imprezie dokładnie na tym samym? To na pewno. Możemy tutaj ręczyć tak, że tylko pojedyncze egzemplarze. Nawet się zdarzyło, że jedna pani, jak zamówiła sobie u nas kreację, to nawet jest na przykład z pokazu nie zawsze pasuje danej klientce, tak? Bo nie każda pani jest tych samych wymiarów, co modelka, więc jakby indywidualnie możemy też dopasować i użyć kreację. Czyli ten dany jakby model, który się spodobał danej pani i wtedy tamtą jakby ona wie i jest zapewniona, że jest to jedyna kreacja, której już ta druga z modelki nie jest wykorzystywana. Czyli takich niemiłych sytuacji, jakie czasami zdarzają się nawet gwiazdom, nie ma szansy, żeby się przytrafiło nikomu. Dobrze, teraz w takim razie wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od tej kolekcji, która dopiero ujrzy światło dzienne. Czym będziecie, już nie pytam o ceny oczywiście, czym będziecie chcieli zaskoczyć Warszawę? No właśnie czymś innym, że będzie to będą trzy odsłony generalnie od ekologicznej mody po od couture, po prêt-à-porter i modę męską. Także chcemy zrobić nie tyle show, ale też pokazać, co tworzymy innego, bo generalnie moda, jak na początku powiedziałem, jest sztuką, więc pokaz jest spektaklem, jest teatrem, jest przekazem, jest informacją do ludzi i niekoniecznie musi się skupiać na sprzedaży danych kreacji, ale o przeżycie danych ludzi,
którzy zostali zaproszeni na to wydarzenie, bo pokaz mody jest wielkim wydarzeniem, które ja zawsze ubolewam nad tym, że nie do końca tak się ogląda w czasopismach. Czyli na żywo inaczej. Tak. Wspomnieliście też o tym, że moda, to co robicie, ma trochę taką funkcję edukacyjną. Czy na przykład warszawską ulicę trzeba jeszcze mocno edukować, czy jest przyzwoicie? To wszystko zależy od wieku. Ja jestem takiego zdania, że wszystko zależy od wieku. Młode dziewczyny bardzo mocno się wzorują na różnych światowych gwiazdach. Dobrze, bo bynajmniej te młode dziewczyny się jakoś wzorują i przykładają uwagę do tego, jak dobierają buty. Tak pasuje, ale no nie zawsze. Nie. Chcemy tak samo wyglądać tak, czasami trochę chyba odbiegają zamierzeń. Lepiej jak te młode tak się jakby troszeczkę nie dopasują, niż panie, które mają tak odpowiedni wiek to i już z młodymi dziewczynami jest w porządku. Lepiej. Z panami? Bo ten temat jakoś znika. Szczerze? Lepiej. Jak mam być, znam panów, którzy naprawdę przykładają bardzo wielką wagę do ubioru i naprawdę nie są to koniecznie celebryci, ale bardzo istotną rzecz, naprawdę, od skarpetek po sznurówki, po wszystko, co nie widać i musi być swoje sznurówki białe. Ale do butów pasują. Tak. I t-shirt. Nie będziemy pytać o bieliznę. Białe. No kiedyś były białe, może tak. Czyli idzie ku lepszemu. Idzie ku lepszemu, na pewno, tylko cały czas się mówię, skupiajmy się na tym, żeby nie tworzyć mody agresywnej poprzez krytykę, ocenę, niekoniecznie konstruktywne. Nie, doszukajmy się sztuki. W modzie jest sztuka. Kochani, są to dzieła sztuki. Kreacja przez projektantów mody są dziełami sztuki, a nie czymś, co kosztuje, czy coś. Dany projektant chciał coś to przekazać i dlatego to jest sztuka. Każdy chce...